Czy jest możliwa miłość bez wiary? Czy człowiek, który mówi, że jest niewierzący, może prawdziwie kochać? Czy można świadomie odrzucić Boga, a jednocześnie mówić, że w życiu kieruje się zasadami miłości? Pokój dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważne pytanie związane z miłością i wiarą. Czy można odrzucić Boga i mówić, że jesteście człowiekiem kochającym? No jeżeli Bóg jest miłością i ktoś odrzuca Boga, czyli odrzuca miłość, to jak może być człowiekiem miłującym innych? Bardzo trudne pytanie. Bo ktoś powie, no dobrze, no ale ja jestem dobrym człowiekiem, jestem niewierzący, pomagam innym, troszczę się o innych i tak dalej. Ale to, czy to jest prawdziwa miłość? Pytanie zostawiam otwarte. Pytanie zostawiam otwarte. Oczywiście to jest pytanie o definicję miłości, to jest pytanie o wiarę, o rozumienie Pana Boga. Wiele tutaj spraw by trzeba było sobie dopowiedzieć i dojaśnić. A po drugie, jeżeli ktoś rzeczywiście kocha drugiego człowieka, potrafi służyć, potrafi się zatroszczyć, a mówi, że jest niewierzący, czy naprawdę jest niewierzący, być może tę zależność między wiarą a miłością pomoże nam zrozumieć kolejny fragment książki. W Wichrze jest Pan autorstwa księdza profesora Romana Rogowskiego. Serdecznie zapraszam. Jeszcze z 200 metrów różnicy poziomów i na dzisiaj będzie koniec. Rozbijemy namioty, odpoczniemy. Padre wypowiedział to w chwili, gdy słońce dotknęło wierzchołka najwyższego ze szczytów. Wspinali się na najwyższy taras olbrzymiego cyrku, zwanego przez pasterzy Trzema Siostrami. W głębi nad nimi stała w przedwieczornych mgłach Góra Przeklęta. Byli w drodze prawie 12 godzin. Z ciężkimi plecakami szli najpierw doliną brzegiem kaskadowego strumienia, o którym Anna powiedziała, to jakby Bóg zbudował sobie schody do nieba z samej wody i mgły. Potem wchodzili w górę bardzo stromymi ścieżkami wydeptanymi przez owce i kozy. W końcu ledwie widoczną percią wspięli się na trzy siostry. Do południa słońce mieli z przodu. Grzało niemiłosiernie. Po południu mieli je za sobą. Plecaki dotknięte dłonią parzyły. Na dole mieli wodę do picia. Tu wody nie było. Zabrali ze sobą tyle drogocennego płynu, ile mogli pomieścić w pojemnikach. Musiało im wystarczyć aż do chwili, gdy dojdą do lodowców. Półka, na której się zatrzymali, nie była duża. Miała kształt elipsy. Z jednej strony ściana wznosiła się prawie pionowo ku niebu, przechodząc potem w podszczytowe zerwy Monte Perdido, z drugiej strony urywała się uskokiem i bardzo stromo schodziła w dół w dolinę. Rosło tu trochę mchów i kwitły dwie kępy Erynusu o pięknych karminowych kwiatach których kształt przypominał rozety w gotyckich katedrach. Zaczęli rozbijać namioty. Pracą kierował Ramon, więc Padre wziął brewiarz i odszedł na bok. Nie mógł jednak odejść zbyt daleko, ponieważ półka kończyła się po kilku metrach, przechodząc w wąski gzyms tak przepaścisty, że przyprawiał o zawrót głowy. Z trudem znalazł miejsce, gdzie mógł swobodnie stanąć, i zaczął się modlić. Spieszył się, bo dzień przechodził tu od razu w noc. Ciemności zapadały szybko i niepostrzeżenie. Otworzył brewiarz. W nieszporach kościół modlił się Psalmem 18. Miłuję cię, panie, mocy moja. Panie, opoko moja i twierdzo. Mój wybawicielu, Boże. Skałą moja, na którą się chronię. Poczuł się jakby zanurzony w bóstwie. Góry stanowiły dla niego środowisko tak intensywnej, prawie dotykalnej obecności Boga, jak dotyka się kwiatów czy skały. Była to obecność miłująca, a jednocześnie wzywająca do kochania. Cóż znaczymy bez miłości? Przerwał mimowoli recytowanie natchnionego tekstu i zatopił się w rozmyślaniu. Brak miłości to śmierć. Nawet jeżeli człowiek wierzy, ale jego wiara nie przekształca się w miłość, nie realizuje się w miłości, to i tak jest to człowiek prawie umarły, bo wiara bez uczynków miłości jest martwa. I odwrotnie. Jeżeli człowiek kocha, to nawet wtedy, gdy nie wierzy formalnie, nie wykonuje świadomych aktów wiary, nosi w sobie życie i będzie zbawiony, bo zbawia miłość. Wiara, która działa przez miłość. Wrócił dobre wiarza. Skończył psalmy. Teraz czytał maleńki fragment z księgi Tobiasza. W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga. Tak. W każdej chwili mam go uwielbiać. Uwielbiać przez wszystko, co robię, co przeżywam, czego doznaję. Uwielbiać przez powodzenia i upadki. To, co staje na drodze i jest przeszkodą, staje się wyzwaniem i pozwala iść naprzód. On prowadzi człowieka do siebie przez góry cierpień i niepowodzeń, niesprawiedliwości i bólu. Wiedział coś o tym z własnego doświadczenia. Znał smak krzyża, któremu na imię niesprawiedliwość i krzywda, posądzenia i intrygi. Nigdy jednak nie uległ pokusie, strasznej pokusie w życiu chrześcijanina, pokusie zemsty. Walczył także z innymi pokusami, które, jak jadowite węże, starały się wtargnąć do wnętrza i spowodować zniechęcenie lub zwątpienie, obojętność lub rozpacz. Zastanawiał się nieraz, skąd czerpie siły, by nie ulegać zbyt łatwo i zbyt szybko. Dochodził do wniosku, że chyba stąd, iż cały gmach swojego kapłańskiego posłanictwa budował na Chrystusie. I czynił to z duchem świętym, tym boskim ogniem i wichrem. W miarę lat żywił do tej osoby boskiej coraz większą miłość i pokładał w niej coraz mocniejszą nadzieję. A wszystko, co buduje się z tą boską gołębicą, mówił do siebie, ma moc skały i wytrzymałość diamentu i nie rozsypuje się jak domek z kart. A jeżeli nawet się rozsypie, to tylko po to, by budować nowe i wspanialsze. Padre usłyszał nagle rozpaczliwe wołanie Ramona Tragedia. Zamknął brewiarz, wstał i poszedł do namiotów. Były już rozbite, wyglądały jak kolorowe motyle, które na chwilę usiadły na skalę. Padre stało się nieszczęście. Wylało się wszystko wino szalne. Ramon stał bezradnie i trzymał w ręku mokry plecak. Plastikowa butelka przeciekała. Była dziurawa. Co my teraz zrobimy? Wszyscy stali przygnębieni. Jutro jest niedziela, a potem za dwa dni będą święcić w niebowzięcie Matki Bożej. Jak obyć się bez mszy? Była sprawowana codziennie. Część wspólnoty dosyć regularnie przystępowała do komunii. Byli dalecy od fałszywej pobożności, ale swoje chrześcijaństwo starali się traktować poważnie. Wiedzieli z doświadczenia, i to zdobywanego kosztem gorzkich niepowodzeń, że to wszystko, co eufemistycznie nazywano życiem z wiary, jest niemożliwe bez głębokiego związku na co dzień z Chrystusem. Związek ten budowała przede wszystkim Eucharystia. Padre też był przygnębiony, ale tylko przez chwilę. Myślał, co należy zrobić, jakie znaleźć wyjście. Nikt ze wspólnoty nie miał wina. Gdyby nawet były rodzynki, trzeba by kilku dni, by nastąpiła fermentacja. Najbliższe schronisko przed nimi było oddalone o trzy dni drogi. Pozostawało tylko jedno: zejść na dół po wino. Tylko kto się podejmie takiego wyczynu po tak forsownym dniu? Co zrobimy? Jak sądzicie? Padre rzucił pytania i zaraz dodał: Najpierw zrobimy szybko kolację, a potem się zastanowimy. Kolacja była prawie gotowa. Były kłopoty z wodą. Trzeba było ją oszczędzać, zanim nie dotrą do lodowca. Dlatego tym bardziej herbata smakowała jak napój hiperborejów. Zapadał zmierzch, stawało się chłodniej. W dolinach pojawiały się pierwsze wieczorne mgły. Karminowe erynusy zamykały korony, chyląc je ku ziemi, jakby przygotowywały się do snu. Siedzieli przed namiotami i kończyli kolację. Byli zmęczeni. Po posiłku nie byli zdolni do większego wysiłku. Tylko Anna robiła porządki. Joan oglądał obojętnie but, który wymagał natychmiastowej interwencji szewca. Jak sądzicie, co zrobimy? wrócił do pytania padre. Milczeli. Trwało to długo. Wreszcie zabrał głos Ramon. Trzeba zejść na dół. Nie ma innej rady. Ja mogę schodzić i to zaraz. Propozycja Ramona była jedynym wyjściem z sytuacji, ale wyjściem trudnym. Należało bowiem zejść na dół, co będzie trwało około czterech godzin, a potem z powrotem wspiąć się na górę, co z kolei będzie wymagać ponad sześciu godzin. W sumie dziesięć godzin drogi, bez obciążenia i częściowo nocą. Ramon czuł się najlepiej, ale nie mógł iść sam. Pójdę z nim. Wszyscy obejrzeli się jak na komendę. To był Sebastian. Jedyny niewierzący chłopiec w grupie. Z pochodzenia był Żydem. Rodzice dosyć szybko porzucili religię ojców zajmując się robieniem pieniędzy, a syn został jakby na boku. Nie znał zupełnie judaizmu, a nie potrafił zbliżyć się do innej religii. Znalazł się wśród nich dzięki Melanii, w której był zakochany bez pamięci. Postawa Sebastiana zaskoczyła niemal wszystkich. Tylko padre był na to przygotowany i nie okazał zdziwienia. W ciągu kilku dni poznał trochę chłopca. W porządku, idźcie we dwóch, pozdrówcie ode mnie ojca Fernandeza. Kiedy chcecie wyruszyć? Chłopcy spojrzeli na siebie. Chyba zaraz, odrzekł Ramon, na sumę wrócimy, roześmiał się. Sebastian zmienił skarpety. Wzięli ze sobą lekki plecak, do którego włożyli swetry i skafandry. Macie trochę rodzynek, powiedziała Melania. Z wodą smakują jak wino. Z Bogiem, powiedział Ramon, pomachał ręką i zaczął zbiegać pochyłą ścieżką w dół. Za nim pobiegł Sebastian. Z Bogiem, odpowiedział padre. Ale już ich pochłonął mrok nocy. Wpatrywał się jeszcze chwilę w ten mrok, a potem, spojrzawszy na pierwsze gwiazdy na niebie, pomyślał: Czy jest możliwa miłość bez wiary? A może to jest właśnie wiara? Czy jest możliwa miłość bez wiary? Ja twierdzę, że nie. Co więcej, Miłość i wiara nie jest nam dane raz na zawsze. O to trzeba się troszczyć, to trzeba rozwijać. Trzeba zbliżać się do źródła miłości. Bóg jest miłością. Jeżeli chcemy rzeczywiście kształtować swoje życie w duchu miłości, to trzeba zbliżać się do tego, który jest źródłem miłości. Trzeba zbliżać się do Boga. A zbliżamy się poprzez modlitwę. Poprzez życie sakramentalne, przede wszystkim poprzez Eucharystię, podczas której wchodzimy w komunię z miłością. Ta miłość nas przemienia, ta miłość nas przemienia. I ta miłość też uzdalnia nas do tego, żeby pomimo różnych doświadczeń, pomimo bólu, jak to wspomina ów Padre, nie zrodziła się w naszym sercu najgorsza spokus, pokusa zemsty. Miłość wszystko znosi, i miłość przetrwa wszystko. I kto się napełnia miłością, ten pomimo trudnych doświadczeń potrafi kochać również tych, którzy, którzy nas prześladują, którzy nam krzywdę czynią. Jezus mówi o tym przykazaniu miłości. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Taka jest prawdziwa miłość. Tej miłości trzeba się uczyć. I ta miłość hmm, też pomnaża naszą wiarę. Myślę, że to są dwa wymiary naszego życia. Zresztą to, to są dwie cnoty boskie wiara i miłość. I trzecia to nadzieja, wiara, nadzieja miłość. Trzy cnoty boskie. Nie ma prawdziwej wiary, bez miłości i bez nadziei. Nie ma prawdziwej miłości, bez wiary i bez nadziei. Nie ma prawdziwej nadziei, bez wiary i bez miłości. Te trzy, te trzy są nam dane żebyśmy dążyli do świętości i żebyśmy ten świat zmieniali na lepsze. Tyle dzisiejszej refleksji. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam do tego, żeby no, swoje refleksje napisać, a oczywiście teraz po słowie na dobranoc zapraszam na wieczorną modlitwę, na modlitwę na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem pokój i dobro.